Witam was w kolejnym odcinku vloga. O ile pierwszy się wam spodobał i widziałem to po komentarzach, no bo nie wiem, czy to wrzucimy. Jeśli za bardzo zhejtujecie odcinek pierwszy, no to przemyślimy naszą koncepcję i wprowadzimy zmiany, tak? Aby widz był zadowolony. Jesteśmy w Lublinie. Przywitał nas tutaj śnieg. Z deszczem, co prawda, ale no nadal śnieg. Nadal mnie boli brzuch. Po drodze z Radomia do Lublina zahaczyliśmy 3 stacje w celach wiadomo jakich. W celach ceramicznych, że tak powiem. Dobra, muszę się ubrać. Co my w tym Lublinie będziemy robić? Pójdziemy do Piri Piri. To się stanie jutro, bo już dzisiaj jest ciemno i bolą nas brzuchy, szczególnie mnie. Pomysł na test Piri Piri jest mocny, bo to nie będzie zwykły test smaku w stylu no dzisiaj idziemy do Piri Piri i zobaczymy jak smakuje ten kebab. Podkręciłem trochę koncept, proszę państwa. Zrobimy taką małą prowokację, ale o tym powiem wam już jak się zameldujemy w hotelu czy tam w apartamencie. Już nie pamiętam nawet co wykupiłem, muszę już tam iść, bo potrzebuję skorzystać. Więcej sprzętu niż talentu. Ty wiesz gdzie mamy iść? Masz wszystko? Liquidy, kable, telefony, komputery, mikrofony, pieniądze. Dobra, idziemy, widzimy się w tym, ale zobaczymy zresztą. To jest vlog, to można wszystko nagrywać. Tam chyba musimy iść. Tam? No to sprawdź. No i widzicie, mielibyście mojego Instagrama tam zainstalowanego, to byśmy się może przycięli na mieście gdzieś. Bo ja zaraz tam napiszę tym swoim, że ja tu jestem już. Że my tu jesteśmy i my tu tego, nie? Bardzo mi się podoba Lublin. Szczerze, jak pierwszy raz tu byłem parę miesięcy temu, jak nagrywałem te najgorsze jedzenie. Chociaż wtedy to były głównie shorty, więc pewnie duża część z was może tego nie pamiętać, bo to też na TikToka głównie szło. No to bardzo mi się spodobał Lublin. A to nie Lublin jest? Mieliśmy do Lublina jechać. Mała literówka, może będzie fajnie. Ja nienawidzę w te walizki się pakować, bo to się mega ciężko transportuje. Ja nie ogarniam kompasu, Oj. Ludzie tak piszą, że to takie proste wszystko jest. Jeździcie, jecie i wszystko dobre. Ja nie wiem czy to tu. Zmachałeś się? Trochę, ale to bardziej przez... Niewygodny temat. Chodźcie. Mamy barek blisko, zobacz. Dzień dobry. Dobra, muszę tutaj jeszcze. Na chwilę. Czekałem tu na ciebie, bracie. Pierścień w ogniu jest. I szczerze, no może to głupie, że to tylko gubi mały chips. Ale chyba po żadnej przygodzie z ostrymi potrawami pierścień tak nie był ognisty. Masakra, chyba masakra. Wołuję, żadne piri piri, nic nie jemy w ogóle już. No taki no, słuchajcie, po kosztach lecimy, wiadomo jak jest. Dobra, ja muszę montować film. Ja też. To ja biorę to biurko. Słuchajcie, ja walczę, żeby wrzucić wam ten film jeszcze dzisiaj. Dzisiaj, 19 stycznia. Ten, który nagrywaliśmy dzisiaj. Z dzisiejszego dnia. Dzisiaj, rozumiecie? On się powinien pojawić za... No ogólnie jest, kurczę, słaba godzina. Ogólnie jest słaba godzina na publikację. Fajnie filmy się wrzuca o 18, kiedy aktywność jest duża. Ale my nie będziemy na to patrzeć. Liczymy na to, że ten film po prostu będzie tak dobry, że... Godzina wrzucenia nie ma żadnego znaczenia. No niestety, zapach jest nieprzyjemny. No przypominam ci, że zjadłem dzisiaj one cheap challenge plus hamburger ze skwerka, a ty to w ogóle pod... No nie gadajmy o tym. Widzowie, pół godziny temu udało mi się wrzucić film, mimo że tutaj to wifi hotelowe nie jest zbyt dobre, ale jakoś to poszło. Miniaturka też w ostatniej chwili, grafik mi ją wysłał, udało się to dopiąć. Godzina publikacji bardzo słaba. Chociaż z tego co widzę, to film nie idzie tak źle. Jest 4 na 10. Jest nice. Dziękuję bardzo za odbiór. Widzę, że długa forma filmików, taka bardziej luźniejsza, vlogowa, wam się podoba. Boję się, że będzie taki moment, że zaczniemy po prostu robić te filmiki aż tak za bardzo po swojemu, wiesz, że pod nasz humor. Nie jestem pewien, czy ten humor trafi do widzów, nie? Musimy się jednak pilnować. Także proszę nie pierć, jak mnie nagrywasz, bo nie mogę się skupić. Otwieram walizę. Biała czy żółta dzisiaj? Żółta jest taka bardziej rozpoznawalna. Chcemy robić sobie zdjęcia z ludźmi, czy nie? Tak. Tak? Ale ja już w sumie mogę wam powiedzieć, co będziemy robić w tym Piri Piri, czy nie? Jutro rano.
Mówimy im, czy nie? Jutro, jutro. Nie no, będą w tytule i tak widzieli. Ale musi to... być na początku filmu. Słuchajcie, myślałem długo o tym, jak ugryźć temat kebaba Piri Piri w Lublinie. Jak sami wiecie, to jest bardzo popularny kebab ostatnio, bardzo wyhypowany. No i co, zamiast iść tam po prostu i nagrać filmik, robimy test Piri Piri, jak to smakuje i tak dalej, zrobimy trochę inaczej. Zamówimy jednego kebaba telefonicznie i zrobi to właśnie Wojek. On zadzwoni, incognito zamówi kebaba z odbiorem albo z dostawą, jeszcze nie wiem, jak to ogarniemy. Następnie... wbijemy po prostu na lokal normalnie z kamerą, z lampą, po prostu, jakby bez żadnej ściemy, no że to my. Podejrzewam, że zostaniemy szybko rozpoznani tam w tym lokalu. Jeśli by się okazało, że ja zamawiając tam kebaba jawnie z kamerą, wchodząc do lokalu i mój kebab będzie miał dużo więcej mięsa niż ten kebab zamawiany przez zwykłego klienta przez telefon, przez Wojka, w tajemnicy, no to będzie nieciekawie. Dajcie znać, czy pomysł wam się podoba. Ja myślę, że tak. Jest trochę kontrowersyjny, nie oszukujmy się. Trzeba to trochę rozrywkowo robić, żeby to miało wyświetlenia i sens i tak dalej, żeby ciekawie się to oglądało. Idziemy na piwko jakieś, co? Możemy wypić. Możemy odpocząć dzisiaj. Jedno, chyba. Dwa lub trzy. Nigdy jeszcze nic ostrego do jedzenia nie zrobiło mi takiego spustoszenia. Tam, gdzie myślicie. Dokładnie tam. Co prawda nie było tego dużo, no jadłem tylko najostrzejszego burgera w Polsce i burrito, jakieś tam 5 milionów SHU, co tam jest. Ja nie wiem, co było w tym chipsie, ale no jest tragedia. Pół nocy na kiblu, że tak powiem. No i pół dnia też. Dobra, słuchajcie, no trzeba coś zjeść, nie? Przechodząc do tematu odcinka, zamawiam właśnie Piri Piri i zamówimy sobie, właśnie nie wiem, chyba tą taką bułkę... neapolitańską, bo wydaje mi się, że tam jest chyba samo mięso i ta bułka. Tylko że już widzę, że minimalne zamówienie to jest 4 dychy, więc coś trzeba będzie dobrać. Lawasz Mister Krycha, nie wiem, czy mam ochotę na poczwórny bekon i sos serowy. Raczej chyba nie, chyba że ty masz. No, raczej ciężko. Ciężko? Czytałem dzisiaj komentarze, w ogóle 2500 komentarzy, to jest chore. Mimo tak późnej godziny publikacji filmu, film poszedł całkiem nieźle. Pokój hotelowy musimy za godzinę oddać, a ten kebab do 90 minut nawet może trwać dostawa. Nie, a przez stronę internetową nie da się u nich zamówić? Przez Piri Piri? Mhm, tam było, że do 60 minut. Przez stronę lepiej zamówić? Może i tak. Tak, bo tam było, że do 60 minut jest... gdzieś baner się wyświetlał, że dostawa do 60 minut na terenie całego Lublina. No dobra, no to wjeżdżam w bułkę neapolitańską. A to zamówię bułkę z kurczakiem i zamówię bułkę z wołowo-baranim. Dwie bułki. Jest. Dwa bułki! Chleb! Sos mieszany? No, łagodny. Łagodny? Ja też bym łagodny poszedł. Łagodny, zdecydowanie. Aż mi zaburczało w brzuchu, jak powiedziałem sos. Ja niestety nie mogę ostrego, ale też... Dobra, to jedziemy łagodny. Dbam o twoje zdrowie. Proszę Państwa, 69 zł. Jak już to przyjedzie, zważymy sobie te kebaby, nagramy Wam te kebaby, zobaczymy te kebaby, jak to w ogóle wygląda. No i potem pojedziemy normalnie do lokalu z kamerą, zrobimy taki wjazd, wiecie, youtubera, w Książulow pana testuje Piri Piri, może jakaś fama na kuchni pójdzie. Jestem ciekaw właśnie, czy te kebaby będą się od siebie różniły. Te, które zamawia randomowy klient, no i te, powiedzmy, że ktoś tam... troszeczkę popularny, no. Musieliśmy niestety opuścić pokój, bo jest 12:30, a i tak nam przedłużyli o półtorej godziny. Czekamy już ponad godzinę. Cały czas mnie boli brzuch. O innych sprawach nie wspomnę już nawet. Masakra jest, masakra. Nie wiem, co mieliśmy nagrywać, jeszcze parę rzeczy tutaj. Powątpiewam powoli w to, że to się uda. Nie wiem, czy nie wrócimy wcześniej do domu, bo muszę jakieś leki chyba kupić, nie wiem, zatrzymać to jakoś, nie wiem, zatamować jakoś, nie wiem. Żeby leki kupić, nie musisz wracać do domu. No nie, ale położyłbym się i leżałbym. Boli mnie wszystko, znaczy wiesz co mnie boli. Jestem w szoku, bo złożył mnie ten chipsik, no. Jestem już takim, mam dzisiaj, że nie chce mi się nic. Ale ciekaw jestem bardzo tego Piri Piri. Ciekaw jestem, jak wyjdzie ten film. Czy rzeczywiście, jak pójdziemy z kamerą, to dadzą nam więcej mięsa, czy nie wiem, więcej sosu. No będziemy to ważyć, nie? Więc będzie wiadome wszystko. Czy to wszystko ma sens? Dzień dobry, dostawca z Piri Piri. Ja mam takie pytanie. To jest gdzieś tutaj, jak ta restauracja u szefta? Gdzieś tutaj w tej okolicy? Słuchajcie, mamy tutaj już nasze zamówienie. No i zaczniemy chyba od zważenia tych kebabów. Jesteśmy oczywiście profesjonalnymi testerami jedzenia. Więc zapraszam na ważenie. Baranina jest tutaj. Może bez tej folii powinniśmy bardziej rzetelnie. Zobacz, bez folii? Zobacz, jak on jest napakowany. 540 gramów waży kebab z dostawy. I tutaj mamy kurczaka. 570. Z
słabo zapakowane to jest trochę, nie? Chociaż jak to w sumie zapakować lepiej? Uh-huh. Nie wiem, czy kojarzycie kebab Efes, no bo to mięso to jest raczej tego typu. Jeśli kojarzycie Efesa, mięso bardzo podobne, aczkolwiek mam wrażenie, że w Efesie, nie wiem, czy jest dodana inna przyprawa, czy jakoś inaczej marynują to mięso, ale w Efesie smakuje mi bardziej. Ja jednak mam trochę spaczone te kubki smakowe i wolę kebaby typu wariat kebab na przykład, nie wiem czy kojarzycie. Lubię jak w środku są frytki, jest dużo sosu, jest w ogóle ser jeszcze dodatkowo. No ja jestem taki bardziej europejski jeśli chodzi o kebaby. Nie jest wcale jakoś dużo tego mięsa. Widziałem na filmikach, że raczej ładują niby go więcej, ale to może pod filmy to robią. Spróbuję tej buły jeszcze. Ogólnie bardzo dobry kebab. Aczkolwiek mięso w Efesie, bo to chyba Piri Piri stara się trochę być takim Efesem, jeśli chodzi o mięso. Wydaje mi się, że w Efesie jest lepsze. Co my tu jeszcze mamy? Mamy pomidora, mamy ogórka świeżego, mamy cebulę. Ta bułka neapolitańska jest też całkiem okej. Jestem w szoku, że nie jest gumowa, no bo jednak to trochę jechało. Czekaliśmy chyba półtorej godziny na tego kebaba. Na spokojnie dałbym mu 8-9 na 10. Dobry kebab. W sosie jakoś nic specjalnego nie czuję. Nie jest ani czosnkowy. Jest taki po prostu... Nic się tam jakoś konkretnie nie przebija. No, mięsko jest fajne, jest dobre. No, buła jest fajna. Rozumiem fenomen tego kebaba. Czy głównie to jest marketing, no bo tam fajnie widziałem, że im idzie na TikToku i tak dalej. Zresztą Krycha, czy tam jeszcze jacyś inni influencerzy reklamują to miejsce. Kumam to, bo to jest dobre. To nie jest kula mocy miękka, która wręcz się rozpływa w ustach. To nie jest plus. Chodzi mi o to, że te kule mocy często mają konsystencję takiej papki, takiego pasztetu. Tutaj czujecie, że jecie mięso. Prawdziwe, normalne mięso. Kraftowe mięso. Żałuję, że zamówiliśmy łagodne, no bo wiadomo, ze względu na mój żołądek po tym chipsie, ale bardzo dobry kebab. Ile kosztuje? 28 zł kosztowała, 28 zł kurczak, 29 baranina. No w ogóle fajna forma, no, że wpadli na to, żeby zrobić z ciasta do pizzy neapolitańskiej bułkę do kebaba. Propsik, propsik. Kurczak smakuje jak po prostu kurczak z Rożna, szczerze mówiąc. Ale mam wrażenie, że jakby nie było tyle sosu, to byłoby sucho tutaj. Kurczak mnie nie powala. Wolałbym tą baraninę na pewno. Kurczak w ogóle nie powala, nie ma w nim nic takiego, co by mnie zaskoczyło. To nie jest żadna nowa forma kurczaka, nic tutaj nie ma takiego odkrywczego. Dobry kebab, dobry marketing. Dzień dobry widzowie. To co na pewno mogę zauważyć, to to, że jak wziąłem go do rąk, to jest naprawdę ciężki. Dobre, aczkolwiek tak jak właśnie mówiłeś wcześniej, to mięso w Efesie mocniej jest jakoś tak doprawione, podkręcony jest ten smak. Ale nie jest to nic odkrywczego. Jakoś nie przekonuje mnie szczerze ta pozycja. Kraftowe mięcho. Wielkie Michalo. Nie no, dobry kebab, no można go zjeść, ale nie wiem, żeby przez pół Polski na przykład jechać na niego, albo ostatnio widziałem, że gość samolotem w ogóle przyleciał do nich, żeby zjeść tego kebaba. Szalone. Nie wiem, czemu ta buła się tak rozwala. Szczerze, nie wiem, którą pozycję bym wybrał, z którym mięsem. Chyba z tym wołowo-baraniem, ponieważ ten kurczak taki jest suchy, no. Niestety. W sumie jest tak jak powiedziałeś, ten kebab jest dobry, ale czy to jest coś, przez co miałbym jechać, nie wiem, 200 czy 500 czy ileś tam kilometrów, żeby tylko to zjeść? Nie, zupełnie nie. No dobry no, dobry jest. Co tu dużo mówić no. Z pewnością dobrej jakości produkt, też nie najtańszy, no ale mięso kraftowe. Dobry kebab i myślę, że nie ma co tutaj dorabiać jakiejś ideologii do tego. Po prostu poszło im na TikToku, stali się popularnym kebabem. Spoko. Gorzej by było, jakby byli tak popularni i lubiani, a kebab byłby niedobry, nie? Kebab jest dobry. Zatwierdzam. Dobry! Dobry! Dobry. Trochę odżyłem po tym kebabie. No bo kebab to siła, tak? Kebab to jest siła. Jedziemy na lokal. Wjeżdżamy do Piri Piri z kamerą i zobaczymy, czy jak nas zobaczą, to dadzą nam giga mega kebaby w tej samej cenie. I czy mięsa będzie tak samo jak tutaj, czy może jednak więcej. Sprawdzimy sobie, czy randomowy klient, nie chcę powiedzieć, jest traktowany gorzej. Nie chcę aż tak kontrowersjal do tego podchodzić. Jedziemy to sprawdzić. Nie wiem, czy wy już to widzicie, ja już to widzę, jest bardzo dużo ludzi w środku. Ale bym zjadł kebaba. Dawno nie jedliśmy, co? Ale jestem głodny. Ostro, to jest full lokal jest zapełniony. A jest piątek, godzina 14:04. Tłumy. Ale mięcho wielkie w ogóle. Powiedziałbym, że robi wrażenie. Się kręci. Biznes się kręci. Dzień dobry. Ja bym poprosił dwie bułki. Tylko ponad godzinę czasu oczekiwania. Ile? Ponad godzinę. Nie można. Dwie bułki neapolitańskie, tak? Tak, to będzie na wynos. Jakie mięsko? W jednej kurczak, w drugiej wołowo-baranie. Tak, kurczaczek, jaki sos? Łagodny tu i tu. Łagodny, a drugi miał... Tak samo. Łagodny, tylko że wołowina. To za ile przyjść? Czy jakiś numerek dostajemy? Dostajemy pan numerek.
Siema. Siema. Nauczyłeś się już ostrzyć kamerę? No wiesz. Tak? Ty jesteś nowy, spokojnie, wszystkiego się nauczysz. Ja cię wszystkiego nauczę. Zamówiłem to samo co wcześniej, to co zamawialiśmy na hotel. Ponad godzina oczekiwania. Trochę nas to zniechęca, bo chciałem już szczerze jechać do domu, nasmarować sobie to, co tam trzeba nasmarować, wypić smektę i po prostu odpocząć. Czekamy. No to powinno brzęczeć za jakąś godzinę, zobaczymy. W lokalu pełno ludzi, wielkie mięcha na tych palnikach, na grillach w zasadzie. No robi roboty, fajnie to ogólnie wygląda, no i ruch przede wszystkim, mega ruch, mega ruch. Nie wiem, to co na pewno zauważyłem w lokalu i ja to lubię, to to, że na stolikach stoją sosy, że możesz sobie w dowolnym momencie dolewać sosu. Jak to... Sapko, nie? Ta, jest. Nie mrawo, dzisiaj się czuję trochę tego, łodego, zimno strasznie. No nic, tak jak widzieliście na filmie, jeden pan z kuchni chyba. Znaczy no pan, który wydawał pizzę, mnie rozpoznał, przybiliśmy sobie pionę, grabę, szczyźniutko, wiadomo, Lublin, Warszawa, tego typu. Jest nadzieja, że ten pan zapyta się, jaki kolorowy ma numerek zamówienia i postanowi dorzucić tam z 400 gramów dodatkowo dla youtubera Minsa, nie? Bo jak się okaże, że dadzą nam tyle samo i że nie faworyzują tutaj nikogo, no to niezłą reklamę wam zrobiłem, Piri Piri. Za darmo. A i wbijajcie na Instagrama, bo ludzie już wiedzą, że ja tu jestem, zaraz tu będzie zlot fanów. Was nie będzie na tym zlocie. Mam tutaj to, bipek, 42 numerek. Ponad godzina czekania na zwykły kebab o godzinie 14. W normalny w sumie dzień, no jest piątek, no ale no piątek staje się piątkiem tak po 17, nie? Wtedy piątek jest innym dniem niż inne dni. Chyba tak. Wiesz o co mi chodzi? Ja mam takie rozumowanie. No i nasuwa mi się taka myśl, że chyba Piri Piri się nie wyrabia z tymi kebabami. Na pewno mają dużo roboty, ale no żeby o 14 czekać godzinę na kebab? Zniechęca trochę, nie? Mnie to od razu by zniechęciło, no jak wiem, że na przykład... Ja bym nie czekał, nie ten... Godzinę? No chyba, że wiedziałbym, że chcę zjeść kebaba, no to godzinę wcześniej dzwonię. Wiesz, chcę zamówić kebaba, będę za godzinę, nie? Ktoś wchodzi z ulicy i słyszy, że godzinę będzie czekał na kebab, to myślę, że sporo osób rezygnuje też. Tak, no ale wydaje mi się, że też kebab jest takim daniem, które zazwyczaj masz w świadomości to, że idziesz i masz, nie? Takie no, fast tak, foodowe. Tak, tak. Ja już bym chciał, żeby to zapikało, bo szczerze nie wiem, co my tu będziemy godzinę robić. No co, posiedzimy sobie, no. Posiedzimy, pogadamy, wiesz. Możemy ten, komentarze jakieś poczytać. Lanie do pełna, romantyczny posiłek w Radomiu, kolorowy, twoja miłość do Wojka nie zna granic, dobra robota ogółem całe ten, no. Wytrwałości słodziaki, moja ulubiona para na polskim YouTubie. No nieźle, nieźle. Słodko, misio boi się, żeby książulka brzuszek nie bolał, jak zje na pusty żołądek. Przesada. Ładnie wspólnie wyglądacie, fajnie, że dla partnera też chcesz pokazać tego burgera za 5 zł. No miałem niezły ubaw, jak czytałem to wczoraj. Nieźle, nieźle. Nie zawodzicie widownia, nie zawodzicie. Siemano. Siema. Jak coś, to zapraszamy do Słupska, 76200 lokal. Nowy się otwiera, idziemy właśnie na szkolenia z mięsem, będziemy od niej brali, z Piri Piri. Ale to tutaj, kebab. W Lublinie? Nie, w Słupsku. A, w zapraszamy Słupsku. Do Słupska. Okej. Okay. Więc pozwiedzasz trochę. Wpadniemy. Podeślij mi na Insta najlepiej. Dobra. Adres i to, co powiedziałeś teraz. Siema. Dzięki. No słuchajcie, minęło chyba z 15 minut, odkąd złożyliśmy zamówienie. I już jest niby do odbioru. No nie wiem, mieliśmy czekać ponad godzinę. Chodź, zobaczymy co to. No i co, jak to odebrać teraz? Zrobili szybciej, bo tamten gość mnie zauważył, czy udało się po prostu im zrobić szybciej? No nie wiem, a tu masz na tym kwitku godzinę przyjęcia? 14.06, a która jest teraz? 14.06, złożyłem zamówienie, jest 14.26. 20 minut. No. A mówili nam, że ponad godzinę musimy czekać, nie? To jak to odbieracie, widzowie? Ja nie wiem, ale ciężka ta torba, tu chyba z 5 kilo jest w tej torbie. Dobra, wyjmujemy profesjonalny sprzęt do testów i idziemy ważyć, no co? Musimy kawałek odjechać, żeby stanąć na równej powierzchni, żeby położyć wagę na samochodzie i zważyć te kebaby jakoś sensownie teraz. Chwila prawdy. Dobra, lecimy z tym wariaty. To jest kurczak. 563. 563. Czyli tak samo chyba. Tak samo. Nie no, kurczaczek tak samo, czyli faworyzacji youtuberskiej nie ma. Na plus. Ważymy baraninkę. Chwila prawdy, ale podejrzewam, że będzie tak samo jak z kurczakiem, nie? 585.
Słuchajcie, wniosek jest prosty. Piri Piri nie postanowiło nas faworyzować, mimo że ktoś tam w lokalu nas rozpoznał. Dostaliśmy takie kebaby jak normalny, randomowy klient. Bez żadnego dodatkowego mięsa pod filmik czy tam pod coś. Jedyne co ono, to ten szybszy czas podania. Wydaje mi się, że to mogło mieć wpływ, że ten ziomeczek, z którym się przywitałem, mógł coś tam zakręcić, żeby odrobinę szybciej mi wydać to zamówienie. No i co? Miała być afera, miało być kontrowersyjnie. Piri Piri, masz niezłą reklamę za darmo. Jemy jednego kebaba na godzinę. Daj kebaba jeszcze. Daj. Dobra, kurczaka. Oj, 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 oj. Widzisz to? Co? No włosy są. Zobacz. O kur... Aj, aj, aj. To nie jest podłożone. Dobra, nie wiem, czy będziemy to wstawiać. Włosa znaleźli, ale i tak zjedzą. Zryłeś trochę. No ten włos tak średnio trochę, co? No dobra, no co ci się stanie od włosa? Też zawsze tak podchodzę do tego. Włóż tego kurczaka tam może, bo on zamarznie od tego bagażnika zaraz. Trzymaj tą wagę tylko. Nie spadnie. Dobra, nie w. Dobra widzowie, ja się z wami pożegnałem, a zapomniałem, że jeszcze jednego kebaba musimy ograć dzisiaj. Napisał ktoś do mnie na Instagramie wczoraj, że jest jakiś kebab, że w ogóle dzisiaj się otworzył kebab jakiś w Lublinie. I jest dzisiaj kebab za złotówkę w tym miejscu. Jako że dawno nie jedliśmy kebaba... Co on robi? Nie wiem. Jako że dawno nie jedliśmy kebaba, zajrzymy tam i porównamy go sobie od razu do Piri Piri. To jest kebab, już wam mówię. Zer kebab. Zir albo zer. Zer kebab. Z-E-E-R kebab. Otwarcie już jutro. Znaczy otwarcie jest dzisiaj. Kebab za złotówkę. Kebab pita za złotówkę. No nieźle. Nie możemy tego nie mieć nagranego. Także na koniec jeszcze jedziemy na wielkie otwarcie z zer kebaba. Zapraszam. Za mną zir albo zer. Czytaj jak chcesz. Nie wiem, co miał na myśli właściciel. Ja będę mówił zir kebab. Zir kebab. On się dzisiaj otworzył właśnie. Przed chwilą się otworzył, rozumiecie to? Nowy otwarty kebab w waszym mieście, Lublin. Ogarnijcie się, idźcie, zjedzcie. Podobno dzisiaj pita jest tutaj za złotówkę z okazji otwarcia. Chodźcie, zobaczymy. Masz w ogóle złotówkę? Ja nie mam w ogóle złotówki nawet. Jak my to ogarniemy? Mięska już mało zostało. Pomocę do 15 tylko. Do 15 tylko? O nie. Dzień dobry. Jest ten kebab za złotówkę, czy nie? Jeszcze przez 2 minuty, tak. A, no to super. Jeszcze się jeden to... To dwa, poproszę. Dwóch panów. Dwóch panów, tak. Jeden kurczak, jeden... Kurczaka chyba nie muszę. Mieszane. To mieszane, mieszane. Daję piątkę. Dobra, dziękuję bardzo. Pan nie szuka już tego. Tak. Dzięki. I na wynos poprosimy. Czy na miejscu? Może być na miejscu. Głodny? Mega. Pierwszy dzień. Widać, że się dzieje. Przyjechała właśnie dostawa towarów. Kebabik jak ta lala. Dużo poszło tych promocyjnych? 300 ludzi było. 300? No. Nieźle. Tu są dwa już? Tak. Dobra, to powodzenia. Dzięki. Szybki teścior, mięso było na pewno kraftowe, z tego co zdążyłem zauważyć. Nie no, raczej nie było. Wstydź się przyznać, ale ja lubię takie śmieciowe kebaby. Wiecie zresztą o tym, wgryzam się w tą bestię i kończymy temat. To jest kebab. No powiem wam tak, sosy mocno majonezowe, raczej gotowiec, mięso kraftowe nie jest, kuleczka mocy oczywiście, ale nie ta najgorsza, nie taki bardzo pasztetowy, taka ogólnie do akceptu. Zwykły kebab po prostu. Zwykły kebab, podejrzewam, że zrobiony w 100% z gotowych produktów, gotowego mięsa, gotowych sosów, nic specjalnego, taką bym... Czwóreczkę mu dał, no. Dałbym mu czwóreczkę na zachętę, 4 na 10. Nie wyróżnia się niczym, nie zapamiętam go jakoś szczególnie. Zamknij to okno. Nie ma opcji, ten kebab wypierdala stąd. Co? Dlaczego? Jebie tu kurwa jak w najgorszym jakimś warzywniaku połączony z Chińczykiem. Ten kebab taki, no, no masz rację, no. Ja nawet nie chcę tego próbować, możemy nie, to musisz wyjebać? Spróbować dla widza. Musisz spróbować i to tak z pół musisz zjeść. Naprawdę chcę się tego pozbyć. Następny trip twoim samochodem, bo to...
przechodzi ludzkie pojęcia. Śmierdzi tu. Jezus Maria. Mnie wszystko irytuje. Bajeczne. Bajka. Wiecie co? On dał za to 5 zł, za 2. Chociaż były po złotówce. Chyba musimy jechać po resztę, bo... Mięso mieszane? No. Mięso mieszane? Zupełnie na poważnie, nie wiem, ugryzłem to 2 razy. No taki kurwa kebab... Przepraszam. Taki kebab poimprezowy bym to nazwał. Ty mnie kamerujesz w ogóle? Nienawidzę, jak w kebabie jest taki biały Kolesław. Taka pusta później tak siedzi na żołądku. Będzie brzuszek bolał. Mam nadzieję, że mniej niż ciebie po tym chipsie. To w ogóle trzeba być nienormalnym, żeby takie rzeczy jeść, moim zdaniem. Kapucha, pomidor. I trochę pysznego mięsa kraftowego. Dobra, nara, do następnego. Nie wiem, kiedy to będzie, nic nie wiem.